Nazywam się Franciszek Witt i omówię zadanie wirus z dnia próbnego drugiego etapu 30. Olimpiady Informatycznej. W tym zadaniu dane mieliśmy ciąg binarny i chcieliśmy wykonywać na nim pewną operację, która przekształca jakiś ciąg od x1 do xn w ciąg z pierwszym elementem przerzuconym na koniec i przeksorowanym z drugim elementem. Chcieliśmy wykonać takie przekształcenie na zadanym ciągu d razy, gdzie n, czyli tego długość tego ciągu, była ograniczona przez 700. No a d, czyli liczba przekształceń, które chcemy wykonać, była dość duża, była ograniczona przez 10 do 15. To bardzo łatwo za pomocą kolejki w czasie stałym wykonać pojedyncze przekształcenie na całym ciągu, co pozwala nam rozwiązać pierwsze dwa podzadania, bo złożoność takiego rozwiązania będzie wynosiła n plus d, no co akurat pasuje na pierwsze dwa podzadania. Żeby rozwiązać kolejne podzadania, gdzie d już mogło być dowolnie duże, w kolejnym z nich n mogło być tylko trochę mniejsze, musimy trochę pomyśleć, jak możemy przeformułować nasz problem. No i jednym z możliwych przeformułowań jest zamiana ksora na sumę modulo 2. To znaczy, korzystamy z faktu, że x1 ksor x2, gdzie x1 i x2 są 0, każdy z nich jest 0 bądź 1. To jest to samo, co x1 plus x2, ale wzięte modulo 2. Po takim przeformułowaniu łatwo zauważyć, że jedno przekształcenie jest przemnożeniem odpowiedniego wektora przez odpowiednią macierz. To znaczy, mając dany wektor x1, x2, i tak aż do xn, łatwo skonstruować macierz, która po przemnożeniu przez ten wektor przesunie go cyklicznie o 1. Będzie to macierz, gdzie jeżeli tu jest przekąt na 0, to tuż pod nią znajdują się jedynki, no a ostatnia jedynka znajduje się w tym miejscu. Teraz chcemy jeszcze dołożyć ten warunek, że element na ostatniej pozycji to nie jest po prostu pierwszy element z poprzedniego ciągu, ale z dodanym poprzednim drugim elementem. No i to dość łatwo zrobić, wystarczy tutaj dopisać jedynkę. Bo ta jedynka przy mnożeniu ostatniej kolumny z tym wektorem akurat doda tutaj dwójkę. Ok. No i teraz przeformułowaliśmy nasz problem, że mamy jakiś wektor v, no i jakąś macierz m. No i chcemy d razy pomnożyć ten wektor przez tą macierz. No a ponieważ mnożenie macierzy jest łączne, no to zamiast tego możemy policzyć v razy m do potęgi d tej, gdzie d to jest tam to d z zadania. No i pojedyncze mnożenie macierzy przez macierz możemy policzyć w czasie n sześcian. No i korzystając z algorytmu szybkiego potęgowania, możemy wtedy policzyć d tą potęgę tej macierzy w czasie n sześcian log d. Dzięki temu możemy rozwiązać całe zadanie w dokładnie tym czasie, wyliczając d tą potęgę tej macierzy i przemnażając wektor. Będzie to trochę za wolne na ostatnie podzadanie i można to przyspieszyć na przykład w następujący sposób. Możemy zauważyć, że mnożenie macierzy przez macierz to de facto n kwadrat iloczynów wektorów.
To znaczy, jak chcemy wyliczyć jakąś komórkę macierzy wynikowej, no to bierzemy tutaj wektor kolumnowy, tutaj wektor poziomy i dodajemy i sumujemy iloczyny kolejnych komórek. No to w jaki sposób można to szybciej wyliczyć? No to wiemy, że wartości w obu tych macierzach są zerami bądź jedynkami. No więc jeżeli operujemy na zerach bądź jedynkach, to iloczyn jest równoważny z endem bitowym. Więc możemy, zamiast trzymać po prostu te wartości w macierzy, możemy w wartości, gdzie w jest wielkością słowa procesora w bitach, spakować na jedną liczbę, na przykład liczbę typu int w C++. No i możemy wykonać operację na 32 wartościach naraz, biorąc rząd 32 wartości, znaczy biorąc 32 wartości z rzędu, biorąc 32 wartości z kolumny i endując te dwie liczby ze sobą. No i teraz liczba jedynek, które będą w tej wartości, to będzie liczba jedynek, które powinniśmy dodać do tej komórki. No a pop count danej liczby również możemy sprawdzić w czasie stałym. No więc oznacza to, że przyspieszyliśmy w ten sposób nasze mnożenie macierzy do n sześcian przez w, no, gdzie w to słowo procesora, no więc pozwala nam to rozwiązać całe zadanie w czasie n sześcian log d przez w. To jest już dostateczne. Więcej o mnożeniu macierzy można poczytać w opisie rozwiązania zadania chomiki z Olimpiady Informatycznej.